Noe miał trzech synów, którzy nazywali się Sem, Ham i Jafet. Ponieważ życie zależało od posiadania czegoś do jedzenia, więc Noe został rolnikiem i sam produkował żywność. Zasadził też winogrona, z których zrobił sobie wino. Któregoś dnia wypił za dużo wina i mocno zasnął. Zobaczył śpiącego Noego jego syn Ham, a ponieważ Noe zasnął nagi, więc Ham pobiegł do braci, by im opowiedzieć o nagości Noego. Jednak Sem i Jafet z szacunku do ojca nie chcieli patrzeć na jego nagość, więc idąc tyłem w taki sposób podeszli, by nakryć Noego. Noe, gdy się obudził i dowiedział o tym, co zrobili synowie, pochwalił Sema i Jafeta, a Hama zganił za brak szacunku dla swojego ojca. Synowie Noego mieli dużo dzieci, które także miały dużo dzieci i w ten sposób ludzi na ziemi było coraz więcej. Synowie Jafeta to Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. Synowie Gomera, Aszkanas, Rifat i Togarma. Synowie Jawana, Elisza i Tarszisz, Kitim i Dodanim. Od nich pochodzą mieszkańcy wybrzeży i wysp, podzieleni według swych krajów i swego języka, według szczepów i według narodów. Synowie Hama, Kusz, Misraim, Put i Kanaan. Synowie Kusza, Seba, Hawila, Sapta, Rama i Sapteka. Synowie Ramy, Saba i Dedan. Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie, dzielny jak Nimrod, najsławniejszy na ziemi myśliwy. On to pierwszy panował w Babel, w Erek, w Akad i w Kalne, w kraju Shinir. Wyszedłszy z tego kraju do Aszszuru, zbudował Niniwę, Rehobot Ir, Kalach i Resan, wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kalach. Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Shinir i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego, chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli, chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieże, które budowali ludzie, i rzekł, są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. Z potomków Sema, który był synem Noego, urodził się Abram i Nachor. Abram i Nachor wzięli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, imię zaś żony Nachora – Milka. Saraj była niepłodna, nie miała więc potomstwa. Terach, wziąwszy z sobą swego syna Abrama, Lota, syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, żonę Abrama, wyruszył z nimi z Ur Chaldejskiego, aby się udać do kraju Kanaan. Gdy jednak przyszli do Haranu, osiedlili się tam. Terach doczekał 205 lat życia i zmarł w Haranie. Pan rzekł do Abrama, wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię, staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi.